Gościem Boxy News Mamet Khalidow. Witaj, Mamet. Przepraszam, pierwsze pytanie, zapłaciłeś już? Przele właśnie puszczamy tam. Prosił waszą organizację, żebyście się nie spóźniali ze spłaceniem w haracze. Dobra, postaram się mieć to na uwadze. Zobaczymy to ostatni raz. A teraz już na poważnie. Co u ciebie słychać tak w ogóle? Jak forma, jak treningi? No do grudnia jeszcze trochę czasu, do kolejnej gali, ale jak to wszystko wygląda u ciebie? Wszystko jest ok, dziękuję bardzo za troskę. Teraz dopiero zaczynam przygotowanie u siebie w klubie. Wkręcam się w trening, bo tej przerwie miesięcznej. No i będę się przygotowywał na grudniową walkę. Grudniowa walka, rywal jeszcze nieznany, ale Martin Lewandowski coś wspominał, że może się uda namówić Okamiego na konfrontację z tobą. Ty chciałeś tej walki już kiedyś, ale co możesz tym w ogóle powiedzieć? No co mogę, no już tyle razy już chciałem i chcę walczyć z nim, no, to nie załatwią tą walkę i wtedy bym był zadowolony. Okami, no to już jednak jest rywal z wyższej tej półki, no bo ci rywale, którzy do ciebie przyjeżdżają, to kurczę, zawsze padają w tej pierwszej rundzie, no kibice no, nie mogą się nacieszyć dłuższymi twoimi walkami, ale podejrzewam, że też by chciał się dłużej sprawdzić, no bo trenujesz tak naprawdę 3-4 miesiące, bardzo długo wychodzisz do oktagonu i to szybko się kończy. Po to trenujesz 3-4 miesiące, żeby... Szybko się kończyło, ale... szybko ciach i do domu. Tak, ale wiadomo, jak to się kończy po minucie, no to jednak trochę jest niedosyt, że po jednym ciosie albo po jednej balaszce rywal pada, tak? No wiadomo, że różni zawodnicy są, gdzieś tam te przygotowania są bardzo ciężkie. Jak jest ciężkie przygotowanie, to może być łatwiej na tej walce, albo ciężej. No, mi się dzięki Bogu udaje, że jest łatwiej. Ale no mówię, no mam nadzieję, że jeżeli o Kamie mowa jest, dojdzie do tej walki i mam nadzieję, że ta walka będzie fajna, będzie co oglądać, dam bardzo dobrą walkę. Tyle na ten temat. Jeżeli nie Okami, to ty masz może jakiegoś takiego wymarzonego rywala, z którym chciałbyś się zmierzyć, czy raczej teraz jest ci to bez większej różnicy, no bo kiedyś chciałeś rewanżu z Sakurajem, tak? No to udało się wyprosić ten rewanż, ale czy ty masz jakiegoś takiego rywala, którego byś chciał na tą galę KSW 29? Nie, zostawiam to w rękach właścicieli KSW. Niech oni załatwią dobrego zawodnika i tyle. A nie mam jakichś tam marzeń, jeżeli chodzi o przeciwnika. A nie masz takiej myśli, że trochę o tych rywali już coraz ciężej, no bo jesteś osobą w polskim MMA, no, postacią numer jeden, tak? Zawodnicy zagranicy też ciebie znają, czyli mogą wygórowane żądania finansowe chociażby, a poziom sportowy w parze nie idzie, no bo ci najlepsi jednak są zakontraktowani przez różne federacje, tak? Chociażby UFC i tak dalej, i tak dalej. Więc no ciężko jest znaleźć rywala, który spełni twoje oczekiwania i oczekiwania fanów też. Myślę, że KSW stać na dobrego zawodnika i to w tym nie ma żadnego problemu. Jeżeli chodzi o kwestie, czasami też zawodnicy politykują, tak, że chcą trafić do tej najlepszej organizacji. No nie, wszyscy wiemy, że UFC jest najlepsza i gdzieś tam nie chcą ryzykować. Takie coś też pojawia, ale no to mówię, no kwestia tego podejścia do sportowego, czy chcesz się sprawdzić, no i tyle, no przecież to płacą pieniądze, wychodzisz się, bijesz. Jeżeli chodzi o treningi, do tego, jak to będzie wyglądało, czy masz już jakieś zaplanowane obozy, wyjazdy może gdzieś za granicę w celu posparowania z innymi zawodnikami, jak to masz zaplanowane? Mamy zaplanowany początek przygotowań, jeżeli chodzi o wyjazdy, jeszcze nic nie wiem na ten temat, no to w trakcie będzie wiadomo. Powiedz, no kilka dni temu już, ponad dwa tygodnie temu, taka niemiła dosyć sytuacja w polskim MMA, twój brat, kuzyn, tak? Aslan Bek, no niestety, można powiedzieć, to nie jest z nami, tak? Czy ty miałeś jakiś z nim kontakt, jak to wszystko wygląda? Kontaktu nie mam na razie. Jak to wygląda? Śmiesznie. Śmiesznie, no. Co ja powiem, no ja na początku byłem ostrożny. Zapowiedziałem, bo nie wiedziałem, co się dzieje, bo przyjechałem dwa dni po tym, jak przyjechałem dwa dni później, to się stało. Nie wiedziałem, o co chodzi, ale dzisiaj mogę śmiało powiedzieć, bez żadnej jakby tam wątpliwości, że jest pomówiony, okrutnie pomówiony. I kiedy się oglądałem te programy, że gdzieś tam człowiek siedzi za coś, okazało się, że to nie coś tam, nieprawda jest, że ktoś go pomówił, a niestety okazało się, że w Polsce można pomówić i za to siedzieć przez oszusta ostatniego. Jestem szokowany tą sytuacją. Będę murem ze swoim bratem z tego względu, że ja jestem za prawdą i w tej chwili jest i do końca będę, bo jestem naprawdę szokowany
niesprawiedliwością, niezrozumieniem tego, co się dzieje. Nie mogę zrozumieć, dlaczego jest tak, że oszuści, bandyci schodzą na wolności, a sportowiec zostaje oskarżony niewłaściwie i nie bezpodstawnie zostaje oskarżony. Siemano, teraz w tej chwili siedzi. Na jakiej podstawie? Śmiać mi się chce, może nawet i płakać, bo nie wiem, nie mam, jestem, czuję się bezsilny i nie rozumiem tego. Naprawdę jestem w szoku. Ja nie widziałem takiej niesprawiedliwości. Wiedziałem w Rosji, ale tu nie spodziewałem się tego. Musisz zmienić temat na taki bardziej trochę milszy, tak, dla wszystkich. Boli, co? Prawdy się nie chce słuchać, no ale to taka jest, no prawda jest niewygodna. No dobra, idziemy. Nie o to chodzi, ja słucham. A już mówię, żeby wrócić do tej strony sportowej. Dzień dzisiaj z KSW na Boniach Stadionu Narodowego. Jak Ci się takie inicjatywy podobają? Dzisiaj dzień medialny z KSW na Boniach Stadionu Narodowego. Jak Tobie takie inicjatywy się podobają? No chyba Ty jak ryba w wodzie się czujesz w takich właśnie tematach. Fajny jest otwarty dzień, zobacz co się dzieje. To jest promocja sportu, ma ogólnie promocja zdrowia, crossfity dla trenowania. Fajna sprawa. Co mam problem? Próbujemy zdrowie. Dziękuję. Dziękuję. Nie zapomnij.